Kłaniamy się Państwu. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami piłkarski spektakl i mnóstwo emocji. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 5-3-2 z trzema pomocnikami grającymi w linii za duetem napastniku. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 z szeroko ustawionymi bocznymi napastnikami rozciągającymi linię obrony. Gra rozpoczęta. Mam nadzieję na emocje. Dobrze, arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry faul. Dobre, dalekie wybicie. No, strzela i piłka w rękach bramkarza. No, może być groźnie. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Janusz Gol. Czy utrzyma się przy piłce? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Rymaniak. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Przeciwnicy przejmują piłkę. Janusz Gol. No, będzie gol. No, można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Trafił w słupek, aj szkoda. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Ma wybór w tej akcji. Kapitalna wrzutka. Kapitalnie bramkarz. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Uderzenie głową. Jak można było jednocześnie tak dobrze rozegrać akcję z rzutu rożnego i tak fatalnie przestrzelić? Cała para poszła w gwizdek, jak to się mówi.
Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. W ostatniej chwili przejęli. Daleko wybijają. Wspaniała wrzutka. Poprzeczka. No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Ależ pięknie. Bardzo dobry moment, by prowadzić w tym meczu. Będą teraz schodzić na przerwę w znacznie lepszych humorach. Cóż za wspaniały strzał głową, piękna bramka, niecodziennie się takie widuje. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Fatalne podanie, no i strata. No błąd, strata. Janusz gol. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Uderzenie, piłka w bramce i mamy wyrównanie. Finezja i czyste kopnięcie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Zobaczmy powtórkę bramki dającej wyrównanie. Piłka bita wierzchem stopy, mocno, praktycznie nie do obrony. Padła do siatki obok lewego słupka. Janusz gol. Czyste zagranie, przejmuje piłkę.
szaleńczy atakuje obrońca. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Janusz gol. Obronił, ale piłka na boisku. Przenieśli grę z własnego pola karnego. No i strata piłki. Ale znakomicie rozgrywają. Jest okazja. Brawo. Ten gol daje im prowadzenie. No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Spójrzmy na to z innego kąta. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Mógł wyrównać, ależ zaprzepaścił szansę. Wymiana trójki graczy. Zobaczymy, co wniesie w grze zespołu. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Janusz gol. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Wspaniała wrzutka. Świetnie piąstkuje. Nerwowa końcówka, coraz mniej czasu. No i szansa. Teraz rzut rożnego. Mają teraz dogodną sytuację od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Mańka. Rymaniak. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. 2-1 to rezultat dzisiejszej konfrontacji. Koniec meczu i mamy zwycięstwo drużyny, która rzadziej była przy piłce. Ale ewidentnie lepiej sobie z nią radziła. Nie chodzi o to, jak długo trzymasz piłkę przy nodze, tylko co potrafisz z nią zrobić. Kibice biją mu brawo i w pełni zasłużenie, bo zagrał dzisiaj naprawdę fantastycznie. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje.